Sianko pod obrusem, pierwsza gwiazdka na niebie, dzielenie się opłatkiem i mnóstwo prezentów pod choinką. To tylko niektóre ze świątecznych tradycji. Nigdzie na świecie Boże Narodzenie nie jest obchodzone tak uroczyście jak w naszym kraju, a tradycji wigilijnych jest tu pod dostatkiem. Dla mnie te święta to są najważniejsze, można powiedzieć, w roku. Radosne są. Wszystkie tak do stołu przyjdą, zasiadają dzieci, wnuki. I na stole to musi być karp, uszka, barszcz, kutia. Z tym, że są roraty w kościele i że później przygotowujemy wigilię, że przygotowujemy prezenty, że śpiewamy kolędy. To dla mnie jest Boże Narodzenie. Karp, makowiec, no i tam kapusta i te różne inne tam jedzenia. To 12 dań musi być, nie? Okres Bożego Narodzenia kojarzy mi się z rodzinnym spotkaniem w gronie najbliższych, no i z wesołą, miłą atmosferą. Tradycją jest zawsze wieczerza wigilijna, na której spotykamy się z rodziną już od paru lat, z synem zawsze, synową, z teściami. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas bycia razem, refleksji, wyciszenia i spotkań z bliskimi. Ludzie garną się do siebie, wybaczają urazy oraz składają sobie bożonarodzeniowe życzenia. Tym, którzy mieszkają na terenie gminy, ale też tym, którzy są poza gminą, chcę życzyć samych radosnych dni, przede wszystkim spokojnych świąt wśród swoich bliskich, rodziny lub przyjaciół. Chcę życzyć, żeby się spełniły im wszystkie marzenia. Spokoju i wesołych, zdrowych świąt. Dużo zdrowia przede wszystkim, bo co z tego, jak mają pieniądze, a nie mają zdrowia, nie? No, najważniejsze to jest zdrowie. Spokojnych i wesołych świąt, więcej nie trzeba. Niech to będzie czas radości i pokoju. Czas, gdy siedzimy wszyscy w kole i mamy bliskich przy stole.